sauce for the melting pot. Your dinner is ready, the helping's hot. The womb in my room to the tomb. Mad at life, half in tune, half consumed. Have to choose which half I like. Found the fruit, had a bite. Bit me back, had a fight. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj gościmy Roberta Michalskiego ze Stradale Classic z jego fabrycznie nowym Mercedesem. A co będziemy robić, zaraz się dowiecie. Cześć. Cześć. Dojechaliście. Jest. Opowiadaj, co to za sztuka nowa. Fabrycznie nowa, teraz już ma z 500 km przebiegu, więc już się powoli dociera. No, aktualna E-klasa w dieslu, w napędzie na 4 koła, więc nic szczególnego. Ma pakiet stylistyczny AMG. No i chciałem troszeczkę ją zrobić ciekawszą. Ciekawszą. Plan, jaki tutaj zaproponujemy, to po wspólnych oględzinach to będzie obniżenie o około 3 cm tego auta. Tutaj z pomocą przyjdzie nam niemiecki producent Haunder. Wybraliśmy też felgi nowe z oponami do tego samochodu i tutaj nam przyjdzie z pomocą Concaver i zamontujemy model CVR4 w takim bardzo ładnym brushed brąz kolorze. Do tego w opony Michelin Pilot Sport 4S wyposażymy. No i co? Na sam koniec zmienimy jeszcze grill na sportowy i tyle. Będzie ciekawiej? Myślę, że będzie na pewno. Myślę, że wspólnie ustaliliśmy i naprawdę, jak ja to mówię, będzie taka dyskretna elegancja, bo... Chodź, pokażę Ci w ogóle ten wzór felgi. Tutaj mamy właśnie felgi już zmontowane. No dobrze to wygląda. Ciekawy także jest kolor. To typowy, klasyczny model, uważam, który będzie w 100% pasować do bryły tego samochodu. No, powinien pasować. Kolor też mi pasuje, bo tak trochę nawiązuje do naszych firmowych kolorów. Tak. Właśnie czarnego, miedzianego, złotego, więc jest ok, jest ok. I to mamy 20 cali, tak? 20 cali. Z przodu mamy 9 cali, z tyłu mamy 10 cali. Felgę także z minimalnym takim naciągiem, ale na pewno nigdzie nie porysujesz, bo jest duży rant. Na pewno nie będzie. Cała krzywdnia opony jest, bo Mercedes, jakbyśmy tu założyli Pirelli, to z Pirelli by był problem, bo Pirelli jest z natury prawie 1,5 cm węższą oponą przy tym samym rozmiarze. Przy Michelin nie ma takich setupów, zrobiliśmy naście, więc co najmniej, no to spoko. Więc będzie idealnie. Dobra, czyli co, mamy koła już gotowe w zasadzie, sprężyny, tak? Sprężyny są dobrane wagowo pod Twój konkretnie samochód. Super. Także... Koło 3 cm, tak? Zjedziemy. Tak, tak. Ale myślę, że on optycznie jeszcze niżej siądzie, bo to auto jeszcze w mojej ocenie nie siadło w stosunku do tego, jak te auta do mnie tu przyjeżdżają. Także gdzieś tak realnie od tego, co masz, to 35 mm. No to fajnie, może będzie lepiej wyglądał, bo na razie to jest taka koza, że nie mogę na niego patrzeć. Dobra, czyli co? Mamy koła już gotowe w zasadzie. Sprężyny, tak? Obniżające. Grill. Po grill będę jechać, bo przyszedł dzisiaj właśnie z tego do dostawa i tyle. Tylko musimy jedną rzecz zobaczyć, podnieść maskę, bo na 99%, żeby ten grill wszedł, tą roletę trzeba ściągnąć. Ona służy tylko do dogrzewania samochodu. Tamten grill jest bardziej zabudowany, więc powiedzmy grzeje się tak samo, ale... Muszę ściągnąć gościa, który nam wykoduje online to, żeby tej rolety nie było, więc możesz sam zadecydować, czy chcesz, żebyśmy montowali tego grilla i wykodowali to. No jak zdążycie, to tak, to zróbmy już, to pewnie. No też to nówka jest. No, dociera się. Bondi stronika nie ma tutaj z przodu. Nie ma, nie ma, nie ma. To tyle dobrze. Nie było komponentów, nie dało się zamówić distronika. Ale kamerę ma z przodu, tak? Ma, tak, kamery ma. No. Kamery ma z przodu. Bo nie ma distronika. Ja u siebie też ostatnio właśnie to wykodowywałem, bo czek się nie zaświeca, ale wiesz, jak ktoś zajrzy Ci diagnozą, to, no, to błąd będzie, jeden będzie jest, że jest ta roleta. Mimo, że ja u siebie na początku spróbowałem wziąć i silnik odpiąłem. Aha. Ale silnik jest tak cwany, że jak nie osiągnie położenia krańcowego lewo-prawo, to zaraz zgłasza, że ma problem. Więc to trzeba typowo wyłączyć. Jutro powinna jeszcze czarna gwiazda do Was dojść, bo zamówiłem do grilla, bo teoretycznie można by tę przełożyć, nie?
Tak, bo ona jest przykręcana. No, ale zamówiłem całą w czerni, bo ja specjalnie nie ściemniałem już tego grilla, bo też defroming robiłem wszystkiego. A chcę mieć cały grill w razie czego na podmiankę. Podoba mi się, podobają mi się te lampy ściemnione, delikatnie tak. No zrobione. Tak, do czarnego pasuje właśnie tak. To auto jest... nabierze takiej agresywności, będzie jak prawdziwy AMG wyglądać, jak go obniżymy ten samochód, bo on teraz strasznie jest zagrzeczny. Wysoko stoi, no. Jest zagrzeczny. Znaczy tu jeszcze, tu nawet się nie zdążyły sprężyny poukładać jeszcze przez to, że... No tak, tak, że, dopiero... Że on ma za mały przebieg, nie? No właśnie mam wrażenie, że jakoś bardzo wysoko stoi, dziwnie to wygląda, więc liczę na to, że będzie dużo lepiej, jak się jutro spotkamy. Dojedziesz do domu, to będzie idealnie, ale będzie na pewno znacząco lepiej. Tam za płotem stoi Mercedes, to możesz zobaczyć, jak na sprężynie wygląda. I ja jestem bardzo zadowolony. Najlepsze jest to, że mi zależało na tym, żeby za bardzo nie stracić na komforcie. Nie chciałem gwinta, bo też nie chciałem dużo inwestować w auto i jestem bardzo zadowolony, bo prowadzi się dalej jak Mercedes, a wbrew pozorom, ja 2 lata temu, zanim kupiliśmy Golfa, to chciałem kupić taką E-klasę, tylko nie można było jakoś wtedy zamówić nie 4 Maticów, a 4 Matic to nie jedzie w 194 konie i jak jeździłem tym autem demo, to strasznie twarde był w standardzie. Ja mam wrażenie, że teraz jak założymy, to będzie lepiej się prowadzić ten samochód i będzie ciut bardziej komfortowy niż te oryginalne sprężyny. No to bardzo ciekawy jestem właśnie, jak to będzie, bo też mi zależało, żeby właśnie komfort został, no i żeby troszkę lepiej to wyglądało. No. Ej, czyli tu jest, no faktycznie lepiej siedzi. Są te same sprężyny tu. Tak, wtedy, tylko tak? Że tutaj jest technologia inna, bo z tyłu masz tutaj poduszkę. No tak, tak, bo tu jest kombi, poduszka. Masz poduszkę i tu tak mniej więcej to będzie wyglądać. Spoko. A wzór też jest, widzę, podobny, tak, chyba, nie? Tak, to jest w sumie, można powiedzieć, prawie że jednego producenta, bo jak wiesz, problemy z dostępnością jest wszystkiego. No i żeby właśnie zrealizować twój projekt, to musieliśmy patrzeć nie do końca na to, co się podoba, tylko to, co jesteśmy w stanie ci zaproponować, nie w terminie X, nie? Nie, no ja i tak jestem w szoku, że tak szybko te koła przyjechały, tak, no, jak tak. Na obecne czasy. To jakby super. Się udało i... To jest firmy Japan Racing Koła, a ty masz Conquerera, więc można powiedzieć, że to jest jeden odjazd. To jest auto całe zrobione na 6.3, a też jest dieslem, jak widzisz. A, i błotniki też masz. Tak. Tylko, że tobie bym nie zaproponował, bo to jest 18 rok auta, już ma trochę przebiegów, tobie bym nie zaproponował tego, no bo zobacz na spasowanie, jednak to jest Tajwan i... do takiego auta fabrycznie nowego nie chciałbym, niekoniecznie bym chciał robić. A i grill też masz taki, jak tak. Wszystko jak 6-3 zderzak. Tak, tak, tak. No, wygląda agresywnie i też kolorek ciekawy. Tak. Pasuje to wszystko do siebie. No spoko. Nie, zawracam głowy, zostawiam autko, zaraz się przesiądziemy do czegoś innego. I co? Jest szansa, że jutro się widzimy na odbiorze. Chciałbym, muszę najpierw podzwonić, bo tak jak mówię, spodziewałem się z tą roletą, że będą problemy i muszę najpierw podzwonić, żeby przyjechał pan i nam to online wykodował, bo to tylko online można zrobić, ale zrobimy, zrobimy tak, żeby było dobrze. Dobra, no to kluczyk. Ja tymczasem zapraszam na jakiś wodopój, bo jesteście po trasie, także... Przekazuję ci kluczyk, póki pamiętam, jeszcze zafoliowany. No dobrze, to ja zostawiam ci samochód, lecę w dalszą podróż, bo jeszcze dzisiaj do Krakowa. I co, widzimy się jutro na odbiorze. Powodzenia w takim razie, miłej pracy. Do zobaczenia. Do zobaczenia, hej. I ain't not if it lady a liberty, man, she give me no sympathy, yeah. Malianated, I fry into white boys, and now they all look at me differently, yeah. Devin and Dick, they talking they shit to me when I am in the vicinity, yeah. They try to mess with my energy, yeah. Lacks the potential to get to me, ooh. Raised by 2 aliens, green and white blood, my money American. Worldwide citizen, all of my people are different, but roots are Nigerian. People know my name in Lagos, better than the states like Lagos. Dripping over gates like Bezos, made it always, I'm grateful. Straight edge, nigga, sharp tongue, can't run with me. Real talk, I speak too clean. Ha, tongue in cheek, I be the dream, Hakeem. Ha,
shake the scene. I got the sauce for the melting pot. Your dinner is ready, the helping time. The womb in my room to the tomb. Mad at life, half in tune, half consumed. I have to choose which half I like. Found the fruit, had a bite. Bit me back, had a fight. Black and blue asses bruised, passed in view, trapped in loops, satellite. I got a habit of ducking out, losing control. Lucifer's hold. I like it greasy when eating some food for my soul. Licking the bowl, kicking my feet like I needed that. I want the peace that the greedy lack. Forget who I am, amnesiac. Losing my way, then I bring it back. There's infinite levels. I'm checking the symbols and ducking the devils. I learn from the rebels. My eyes always open, I'll rest when it's settled. My foot on the pedal, they're testing my metal. I'm cold like my bezel. There's infinite levels. There's infinite levels. There's infinite levels. Touchdown and 90 feet lady, a liberty memory. She gave me no sympathy, yeah. Melanated, I fry into white boys. And now they all look at me differently, yeah. Devin and Dick, they talking they shit to me when I am in the vicinity, yeah. They try to mess with my energy, yeah. Lack the potential to get to me, ooh. Raised by two aliens, green and white blood. My money American, worldwide citizen. All of my people are different, but roots are Nigerian. People know my name in Lagos, building in the States like Legos. Dripping over gates like Bezos. Made it always, I'm grateful. Straight edge, nigga, sharp tongue, can't run with me. Real talk, I speak too clean. Ha, tongue in cheek, I be the dream Hakeem. Ha, shake the scene. I got the sauce for the melting pot. Your dinner is ready, the helping time. The womb in my room to the tomb. Mad at life, half in tune, half consumed. I have to choose which half I like. Found the fruit, had a bite. Bit me back, had a fight. Blue asses bruised, passed in view, trapped in loops, satellite. I got a habit of ducking out, losing control. Lucifer's hold. I like it greasy when eating some food for my soul. Licking the bowl, kicking my feet like I needed that. I want the peace that the greedy lack. Forget who I am, amnesiac. Losing my way, then I bring it back. There's infinite levels. I'm checking the symbols and ducking the devils. I learn from the rebels. My eyes always open, I'll rest when it's settled. My foot on the pedal, they're testing my metal. I'm cold like my bezel. There's infinite levels. There's infinite levels. There's infinite levels. Cześć. Cześć. Jak tam? Sezami, odkuć się. No fajnie. Od razu ci mówię, że nie przejmuj się przodem. No bo widzę, że jest tak. Jest różnica, no bo... Musi się ułożyć. Dojedziesz, myślę, do tego. Będzie tak stać jak mój samochód. Mhm. No powiem ci, że ciekawie, ciekawie. No. Myślę, że będziesz fajnie zadowolony. Zobacz, grill się udało zrobić tak, że masz wszystko na oryginał. Nie trzeba było nic. A, okazało się, że jest petardunia i super. Wszystko jest czyli ta żaluzja, wszystko działa. Wszystko tak działa, jak... nie trzeba było nic wykodowywać. Kamera, wszystko działa. Tak dobra, jak ci wspomniałem, ten znaczek musi zostać w tym samochodzie. Dobra, to ja sobie go też ściemnię, po prostu na czarno go sobie zrobię. Opcja jest taka, najlepiej by to oczywiście było zrobić na aucie, ale jak trzeba, to go przekręca się o 45 stopni w lewo i później się wkłada spoko w ten sam sposób. Dobra. Śruby masz od razu zabezpieczające, bo śrubnicy dał nam w prezencie śruby od razu pod te zabezpieczające. Mm. Fitment masz też taki nie za agresywny, że ci nie będzie mocno robić, ale też nie jakoś nie specjalnie nie wpada. Uważam, że jest fajnie, fajnie. Ten. Bo jakie to jest ET tutaj w tym przypadku? Z głowy ci nie powiem, ale tu jest coś ET32 z przodu. I ET40 chyba z tyłu. Aha, okay. Tylko że z tyłu mamy 10 cali. Tak, szerokości. Z tyłu mamy 10 cali. I ten concave jest fajny na tyle. No, widać, że jest. No, już można jest było jeszcze by 10,5 cala wsadzić, ale to jest za wolny samochód, to trzeba by znowu iść z szerszą oponą. Nie, no to to też jest nie ma daily car, więc oczywiście nie ma takiej potrzeby. Fajnie, podoba. Zamontowaliśmy, zobacz. To masz zrobiony setup E53. Masz zamontowane to. Mhm. Tutaj są też te nowe ozdobne elementy zamontowane, także do pełni szczęścia można kiedyś założyć tylny dyfuzor, tak jak ci wspominałem. Dobra, z tymi i będzie... To tak naprawdę to jest ten element tylko dodatkowy, i ten, tak? I te dwa, bo tu miałeś takie brzydkie plastiki, już nie pamiętam, porowate. Nawet, faktycznie. Brzydkie porowate plastiki i... Nie, no to teraz dobrze to wygląda, jest agresywnie. Jak no na 200-konnego diesla to... Teraz tylko strasznie to się rzuca w oczy, także jak najszybciej to zrobię tak sobie na czarno. Ja ci powiem, że ja bym się zastanowił, czy by tego nie przyciemnić jakąś taką folią przeźroczysto-czarną, coś a la do szyb, bo jak to zrobisz całkiem beton, to się wszystko pozlewa. A tak jak czasami
A żeby jednak znaczki się tak promowują, tak. Ja mam na przykład to zrobione całe czarne, a gwiazda jest srebrna, bo jednak no to jest Mercedes, więc... Ale tak jak ci mówię, chcę ci pokazać, że zobacz, to się wszystko zlewa. Zrobisz tą gwiazdę czarną i wszystko to może zrobię taką przyciemniającą faktycznie jak do szyb, czy do lamp taką ciemniejszą. Tak. Coś takiego bym popróbował. Więc... No ale jest duża różnica, bo jak sobie przypomnę, jaka to była koza. I powiem ci więcej. Fajnie. W mojej ocenie komfort jazdy. Tak? Po pierwsze, tamte sprężyny, to na filmie zobaczysz u nas, były dwukrotnie wyższe, więc one miały bardzo dużą siłę, co spowodowało, że to auto było naprawdę strasznie takie betonowe. Mhm. Po drugie, te opony to od taczki były. Ja dzisiaj pojechałem tym samochodem na geometrię, na oryginalnych kołach jeszcze, żeby nie brudzić, bo tu jeszcze ceramika dosychała, jasne. Nie chciałem ruszać tego i pojechałem, mówię, co tak trzepie, nie? Założyłem te koła i nie ten samochód, więc będziesz w mojej ocenie turbo zadowolony, że komfort in plus jest jednak Michelin to Michelin jest. No właśnie, też tak twierdzę, więc nie inne opony uciekać. Nie mają podejścia, także... Bardzo ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za super szybką i sprawną pracę. Bardzo jestem zadowolony. No i wsiadam, jadę, docieram. Może jakiś programik jeszcze wleci, zobaczymy, pomyślimy. Nie zrobisz do tego programu. Jeszcze nie. Nie o to chodzi. W Polsce jest niewiele firm, co umie zrobić program ze względu na to, żeby poprawnie zrobić program, to pod siedzeniem pasażera masz moduł CPC i tam jest zapisany moment obrotowy. I to, że oszukasz silnik, to i tak moment obrotowy będzie czytać z tego. A, okej. Okay. Nie zgłębiałem jeszcze tematu właśnie. Można to zrobić, że ludzie dokładają 100 Nm do sterownika silnika i niby CPC widzi więcej, ale w perspektywie długich lat rozleci się skrzynia. A, to nie ma sensu. I oczywiście, jakbyś chciał, no to jest to fizycznie możliwe, bo w moim aucie brat mój właśnie zajmuje się typowo czy tuningiem i taką rzecz mi zrobi, tylko że i tak jakby CPC są dwie osoby na świecie póki co programują i on online się musi z tym, z Austriakiem łączyć i on mu programuje to CPC, nie? Takie technologie są. Każdy, no, Mercedes jest najgorszy w tuningu, bo wszystko jest zapisane w module CPC. Bardzo mi się podoba efekt końcowy. No dodało charakteru sportowego, ale jest jakaś taka, jakieś tak, no, klasa, nie powiem klasa, ale coś innego, ciekawszego, ten grill, te dokładki robi robotę, bardziej agresywnie auto wygląda, trochę się wyróżnia, więc jestem bardzo zadowolony i wsiadam, docieram i ujeżdżam. I może niedługo będzie można jeszcze u nas kupić, jak mi się znudzi. Auto odjechało, Robert jest niesamowicie zadowolony, nam też było bardzo miło pracować przy fabrycznie nowym samochodem, dziękujemy za zaufanie, zapraszamy również na social media Stradale Classic oraz Roberta Michalskiego, bo jest to nietuzinkowa postać jeśli chodzi o świat motoryzacji w Polsce, zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału po to, abyśmy go rozwijali dla Was i obiecuję Wam, że jeszcze w tym roku naprawdę fajne samochody będą, także łapka w górę, oznaczcie nas i do zobaczenia następnym razem, cześć!